Dzień 22 maja jest świętowany przez fanów kryptowalut jako Dzień Pizzy z Bitcoinem. W tym dniu, w roku 2010, pewna osoba zapłaciła za pizzę 10 tysięcy bitcoinów. W tamtym czasie było to około 20-30 dolarów. W 2017 roku przy cenie Bitcoina równej około 20 tysięcy dolarów. Ta sama pizza. Kosztowałaby 200 milionów dolarów, a w roku 2021 przy cenie około 60 tysięcy dolarów ponad 600 milionów dolarów. Chyba ktoś nieźle przepłacił. Jeśli widzieliście nasz film o blockchainie, wiecie już, że bitcoin, czyli pierwsza tak zwana kryptowaluta, oparta jest na tej właśnie technologii. Czym tak naprawdę jest bitcoin i inne kryptowaluty? Do czego służą i jaka może być ich przyszłość? Kryptowaluta to cyfrowy pieniądz, który, jak cała sieć blockchain, nie jest zarządzany przez państwa czy też banki. Jest zarządzany przez sieć użytkowników rozproszonych po całym świecie. Udostępniają oni moc obliczeniową swoich komputerów, aby ta sieć była wspierana i rozwijana. Pierwszą kryptowalutą, jaka powstała, jest właśnie Bitcoin, po nim dopiero powstawały inne kryptowaluty. W chwili publikacji tego filmiku jest ich ponad 8 tysięcy i cały czas. Powstają kolejne. W założeniu, Bitcoin miał służyć do przeprowadzania standardowych transakcji finansowych, ale bez pośredników i bez kontroli instytucji finansowych. Miał służyć do przesyłania wartości do innych osób czy też realizowania płatności. Tymczasem stał się on również przedmiotem handlu, tak jak akcje spółek, złoto lub inne surowce czy nieruchomości. Bitcoinem można więc handlować na różnych giełdach. Czyli jest on przedmiotem finansowych inwestycji, ale także spekulacji. Wejdźmy teraz do szczegółów. W roku 2009 Satoshi Nakamoto, anonimowa osoba lub grupa osób pod tym pseudonimem do dziś nie wiemy, kim jest twórca Bitcoina. Opublikowała tak zwany white paper, czyli dokument który opisuje powstanie wirtualnej waluty, jej genezę i założenie działania. W dokumencie możemy przeczytać na wstępie. Pełnowartościowa wersja pieniądza elektronicznego oparta na modelu komunikacji sieciowej peer-to-peer -peer pozwoliłaby na przesyłanie płatności online bezpośrednio od jednego podmiotu do drugiego bez konieczności, Przepływu transakcji przez instytucje finansowe. Handel internetowy musi dziś polegać niemal wyłącznie na instytucjach finansowych, służących jako zaufane podmioty przetwarzające płatności elektroniczne. Za stworzeniem elektronicznej waluty bitcoina, czyli BTC, stało opisane poniżej założenie. System bankowy jest tak skonstruowany, aby odpowiednie organy państwowe oraz instytucje miały wgląd w to, co robimy z naszymi pieniędzmi. Na co, kiedy i gdzie je wydajemy, co za nie kupujemy oraz od kogo je dostajemy i dokąd je przelewamy. Wartość pieniędzy, ich ilość w obiegu, prawo do ich własności, jako, jak i rozporządzania nimi a także ich przepływ w obecnym systemie zależny jest od banków i rządów. Bitcoin rozwiązuje większość problemów poprzednich systemów. Bitcoiny można wysyłać błyskawicznie w dowolne miejsce na świecie, gdzie jest internet, bez pośredników. Prawo własności naszych pieniędzy nie zależy już od banków i rządów. W przypadku przelewu nie powierzamy pieniędzy osobom trzecim. Nikt więc nie ma na nie wpływu i nie może nimi manipulować, czy też decydować o ich statusie. Bitcoina nie da się też podrobić, ponieważ jest oparty na zdecentralizowanej bazie danych, zarządzanej przez setki tysięcy użytkowników niezależnych od siebie. Ma to oczywiście swoje dobre. Jak i złe strony. Z jednej unikamy kontroli instytucji i państw nad naszymi pieniędzmi. Z drugiej, Bitcoin może służyć celom przestępczym, na przykład do prania brudnych pieniędzy. Jak działa Blockchain Bitcoina? Dokładne zasady działania samej sieci Blockchain. Możecie obejrzeć w innym naszym filmie. Tutaj znajdziecie do niego link. W skrócie możemy to opisać następująco: każda transakcja pomiędzy dwiema osobami jednostkami gospodarczymi, finansowymi czy prawnymi musi być potwierdzona przez użytkowników sieci blockchain. Użytkownikiem jest tu osoba lub podmiot. Który posiada na swoim komputerze aplikację dostępu do danej sieci blockchain i bierze udział w zatwierdzaniu transakcji. Zatwierdzanie transakcji nie odbywa się oczywiście ręcznie, lecz w pełni automatycznie. Robi to aplikacja danego blockchainu na komputerze użytkownika. Mechanizm zatwierdzania, kryptograficzne szyfrowanie, transparentność sieci oraz. Rozproszenie bazy z danymi w sieci w postaci identycznych kopii gwarantuje wiarygodność i bezpieczeństwo transakcji. Nie można tutaj oszukać, jak chociażby w przypadku płatności kartą kredytową. Zdarzają się przecież przypadki ściągnięcia z karty podwójnej czy nawet potrójnej sumy pieniędzy. To sprawia, że bitcoin staje się coraz bardziej popularny jako środek płatniczy, element inwestycyjny lub po prostu spekulacyjny. Jak wspomniałem wcześniej, bitcoin można z łatwością przesłać w dowolne miejsce na świecie, nie angażując w to żadnych pośredników instytucjonalnych, oprócz sieci użytkowników, którzy to robią automatycznie. To istotne. Według założenia Satoshi Nakamoto, maksymalna liczba bitcoinów, jaka powstanie i zostanie wypuszczona do obiegu, to 21 milionów. Dlaczego 21 milionów? Nie wiadomo, chociaż debatuje się nad tym od lat i tak naprawdę nikt nie zna prawdziwej odpowiedzi. Pierwsze 50 bitcoinów powstało w 2009 roku. Od tego czasu kolejne bitcoiny powstają w miarę tworzenia nowego bloku w sieci blockchain. Bloki, czyli również bitcoiny, są tworzone przez użytkowników sieci, których nazywamy górnikami, miners. Są to osoby podłączone do blockchainu BTC przez aplikacje na swoim komputerze. Ich rola polega na udostępnianiu mocy obliczeniowej swoich komputerów. Żeby potwierdzały transakcje w sieci oraz tworzyły nowe bloki, gdzie będą przechowywane kolejne dane transakcyjne. Za te działania górnicy otrzymują wynagrodzenie w postaci bitcoinu. Dzisiaj w obiegu znajduje się około 18,5 miliona bitcoinów. Zakłada się, że wszystkie 21 milionów będzie dostępnych dopiero w roku 2140, natomiast 99,8% około roku 2050. Nie chciałbym wchodzić w detale powstawania bitcoina, ponieważ jest to temat na zupełnie inny, dłuższy film. Ale co to praktycznie oznacza, że mamy ograniczoną liczbę bitcoinów? Jakie są tego skutki? Otóż jest to związane z prawem popytu i podaży, dobrze znanego z ekonomii. Jeżeli podaż spada lub jest ograniczona, a są kupcy chętni, żeby wejść w posiadanie danego produktu, to jego cena rośnie. Jeśli jest i będzie w przyszłości wiele osób lub instytucji, które chcą posiadać bitcoina, to automatycznie jego cena będzie rosła. Może to więc oznaczać, że bitcoin za kilka lat będzie wart setki tysięcy czy nawet miliony dolarów? Tak jak mówiłem wcześniej, nikt nie wie dlaczego powstanie tylko 21 milionów bitcoinów i czy z założenia celem Satoshi Nakamoto był wzrost jego wartości w czasie. Ale tego dziś nie wiemy, bo nikt nie wie, czy może za kilka lat Bitcoin przestanie być użyteczny i może stracić całą swoją wartość. Może powstanie inna, o wiele lepsza technologia. Blockchain Bitcoina był pierwszy. Dlatego kryptowaluta Bitcoin nadal jest najbardziej rozpoznawalna i najczęściej opisywana. No i handluje się nią na wielu giełdach, gdyż stanowi element inwestycji. I spekulacji. A co z innymi projektami kryptowalut opartymi na blockchainie? Przyjrzymy się projektowi Ethereum i walucie Ether. Projekt nowego blockchainu został zaprezentowany w 2013 roku, co było odpowiedzią na niedoskonałości sieci blockchain Bitcoina. Otóż, nie można jej było stosować w innych dziedzinach biznesu poza finansami i przesyłaniem bitcoina z punktu A do punktu B. Witalik Buterin przedstawił nowy blockchain Ethereum w poście na blogu zatytułowanym Ethereum: Ostateczny smart contract i zdecentralizowana platforma aplikacji. W swoim poście Opisał pomysł na Blockchain. Zdecentralizowany komputer, który przy wystarczającym czasie i zasobach mógłby uruchomić dowolną aplikację. Ethereum jest zdecentralizowaną platformą obliczeniową. Możesz o nim myśleć jak o laptopie, lecz nie działa on na jednym urządzeniu. Zamiast tego działa jednocześnie na tysiącach maszyn na całym świecie. To oznacza, że nie ma właściciela. Ethereum, tak jak Bitcoin i inne kryptowaluty, pozwala na transfer cyfrowych pieniędzy. Poza tym, jednak ma mnóstwo innych zastosowań. Można na nim uruchomić różne rodzaje wyrafinowanych programów. Główną ideą leżącą u podstaw Ethereum jest to, że deweloperzy mogą tworzyć i uruchamiać kod, które działa w sieci zamiast na jednym centralnym serwerze. Oznacza to, że teoretycznie te aplikacje nie mogą zostać zamknięte bądź ocenzurowane. Na bazie blockchainu Ethereum można również tworzyć inne kryptomonety, które mogą być wykorzystywane w danych aplikacjach. Można się nimi wymieniać, jak również handlować na giełdach kryptowalut. Co różni blockchain bitcoina od blockchainu ethereum? Bitcoin jest często nazywany blockchainem pierwszej generacji. Został on stworzony jako niezbyt złożony system, a to jest dużym plusem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Natomiast druga generacja blockchainów może znacznie więcej. Oprócz transakcji finansowych, platformy te zapewniają większy stopień programowalności. Ethereum zapewnia programistom znacznie większą swobodę eksperymentowania z własnym kodem i tworzenia tego, co nazywamy zdecentralizowanymi aplikacjami dApps. Blockchain Ethereum, a co za tym idzie kryptowalutę Ether, można wykorzystać do tworzenia tak zwanych smart kontraktów, czyli inteligentnych kontraktów. Nie jest to nowa koncepcja, ale to właśnie blockchain, a dokładnie platforma Ethereum, umożliwiła ich tworzenie i właściwe funkcjonowanie w cyfrowym świecie. W roku 2018, dzięki kolejnym platformom i nowym możliwościom technologicznym, smart kontrakty zaczęły się dynamicznie rozwijać, ale o tym opowiemy w osobnym filmiku. Oprócz bitcoina i ethereum, na rynku istnieje wiele innych kryptowalut, które są wykorzystywane w różnych celach. Trzeba tutaj jednak wyraźnie rozdzielić pojęcie kryptowaluty, która z założenia powinna być oparta na swoim blockchainie, a tak zwanym tokenem, potocznie też nazywanym walutą, który nie ma własnego systemu blockchainu. Korzysta on na przykład z sieci Ethereum. Lub innej sieci blockchain. Tego typu walut i idących za nimi projektów mamy setki. Mamy projekty bardzo dobre i przyszłościowe, mamy projekty dobre, które wymagają usprawnień lub dalszego rozwoju technologicznego, i mamy niestety także setki projektów, które nie spełniły założonych warunków i okazały się zwykłym oszustwem. W latach 2017 i 2018 obserwowaliśmy wysyp nowych projektów i związanych z nimi tokenów. Najczęściej powstawały tokeny oparte na blockchainie Ethereum. Token danego projektu, finansowanego na zasadach crowdfundingu, był wykorzystywany na przykład do używania jakiejś platformy, otrzymywania rabatów za opłaty, otrzymywania zniżek na dane produkty lub usługi. W trakcie hostsy na kryptowaluty w roku 2017 powstało około 800 projektów z tokenami, które zebrały kwotę ponad 6 miliardów dolarów. W roku 2018 stworzone po zostało ponad 1200 takich projektów na kwotę prawie 8 miliardów dolarów. Niestety. Większość tych projektów upadła. Ich twórcy po zebraniu odpowiedniej kwoty, liczonej w milionach dolarów, albo znikali, albo przestawali rozwijać swój projekt. Jest to niestety jedna z ciemnych stron tej nowej technologii. Na koniec jeszcze dwa słowa o inwestowaniu w kryptowaluty. Można je dziś bardzo łatwo kupić na wielu giełdach kryptowalut albo za pośrednictwem standardowych brokerów na rynkach finansowych. Podobnie jak w przypadku inwestowania w takie dobre, jak na przykład złoto czy inne metale szlachetne, surowce, akcje spółek itd., musimy przedtem zdobyć wiedzę odnośnie inwestowania w kryptowaluty i włączyć samodzielne myślenie. Bo na kryptowalutach można dużo zarobić, ale można też bardzo wiele stracić. Jak to na giełdzie? Wydaje się, że część kryptomonet, a co za tym idzie, projektów z nimi związanych, w długim terminie powinna pozostać na rynku, gdyż technologia blockchain cały czas się rozwija i staje się coraz bardziej rozpoznawalna globalnie. Nowe generacje tej technologii mogą być wykorzystywane w wielu obszarach gospodarki. Nie tylko w finansach, ale chociażby w sektorach kultury. Na pewno warto śledzić jej rozwój.